Witam Państwa bardzo serdecznie. Michał Łuczewski, ze mną w studio niezastąpiony Łukasz Kobeszko. Witaj Michale, po raz pierwszy w nowym roku pańskim 2004 przed kamerami Foxa 11. Zbliża się ważna debata. 13 stycznia o godzinie 18.30 na pierwszym piętrze będziemy mówili o mesjanizmie. No i mesjanizm jest chyba jednym z takich najważniejszych pojęć polskiej myśli. To jest chyba jedno z takich pojęć kluczy, które w ogóle pozwala nam zrozumieć, czym jest Polska, czym jest polskość. Polscy poeci od 200 lat mierzą się z tym, filozofowie, socjologowie. Dla nich to jest najważniejsze pytanie. I dla mnie też to jest bardzo ważne pytanie, bo od takiego pytania zależy właściwie wszystko. A pytanie jest następujące. Kim albo czym jest dla nas Mesjasz? Czym dla mnie jest Mesjasz? Czym dla Ciebie jest Mesjasz? Wydaje mi się, że bardzo słusznie od razu zapytałeś, czym jest dla nas Mesjasz? Kim jest dla nas Mesjasz właściwie? Bo jakbyśmy nie ograniczyli pojęcia mesjanizmu tylko i wyłącznie do pewnego rodzaju narracji społecznej, narracji politycznej, narracji dotyczącej historiozofii, to jednak samo pojęcie mesjanizm jest jakby tylko pierwszym stopniem, które wskazuje na coś, co jest poza tym. Wskazuje, mówiąc wprost, na Mesjasza. I my jako chrześcijanie, tak mi się wydaje przynajmniej, no pytanie o Mesjasza jest wprost pytaniem o tym, kim jest dla nas Jezus Chrystus jako Mesjasz, Syn Boga Żywego, jak wierzymy. Akurat przy Bożym Narodzeniu zawsze o tym myślimy, prawda? Mesjasz dokonał pierwszego przyjścia, wcielił się w ciało Maryi Dziewicy, przyszedł na świat w pewnych konkretnych warunkach historycznych, ale przyszedł dla tego całego świata. I my, mówiąc o mesjanizmie, powinniśmy, tak mi się wydaje, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, nie tyle zatrzymywać się na tych aspektach ważnych, wydaje mi się, aspektach politycznych, aspektach społecznych. Pamiętamy numer presji sprzed 2 lat dotyczący mesjanizmu i ten słynny wprowadzony przez Pawła Rojka podział na komponenty mesjanizmu, prawda, na misjonizm, na pasjonizm i na milenaryzm. To są rzeczywiście istotne rzeczy, ale przede wszystkim ten mesjanizm jednak powinien nas prowadzić do Chrystusa. Ja tak przynajmniej sądzę. No tak, bo inaczej mesjanizm, obojętnie na ile kategorii go podzielimy, to będzie jakąś pustą formą, jeśli nie będzie tej centralnej figury. Ale też powiedziałeś, że to jest pojęcie chrześcijańskie, prawda? Że to należy do kultury chrześcijańskiej, należy do kultury polskiej, ale można powiedzieć szerzej, to należy do kultury uniwersalnej. I ta debata będzie otwierała u nas tydzień judaizmu. Będziemy zastanawiali się nad tymi różnicami między judaizmem polskim, chrześcijańskim. Też pytanie, czy polski to jest chrześcijański, no to sobie zastanowimy się nad tym. Ale polskim, chrześcijańskim, żydowskim i izraelskim. Prawda? Na czym polegają podobieństwa i różnice? Bo profesor Jan Doktor postawi taką śmiałą tezę, która mi jest blisko, że mesjanizm jest być może takim wspólnym gruntem, gdzie my możemy budować wspólnotę. My, chrześcijanie, Żydzi, Polacy, Żydzi to jest takie miejsce, gdzie możemy budować wspólnotę, ale z drugiej strony być może to też jest miejsce takiego największego konfliktu. Ty zadałeś to pytanie, kim jest Mesjasz, tak? Odpowiadasz, ja też tak samo odpowiadam, że to jest Syn Boga Żywego. Ale czy teraz ten żydowski Mesjasz jest tym samym Mesjaszem? Właśnie, to jest też takie pytanie ważne, które tutaj sobie stawiamy. I ja trochę celowo też powiedziałem o tym na początku, bo wydaje mi się, że też nie powinniśmy w dialogu polsko-żydowskim, który uprawiamy, też nie powinniśmy uciekać od tego, bo jednak dialog polsko-żydowski w dużej mierze też, przynajmniej do tej pory, wydaje mi się, że chcielibyśmy, żeby to tak pozostało, jest jednak też dialogiem judaistyczno-chrześcijańskim. Z uwagi na to, że przynajmniej biorące w nim udział strony no, są bliżej lub mocniej, mniej lub bardziej związane zarówno z judaizmem, jak i z chrześcijaństwem. I na tym gruncie, wydaje mi się, od tego pytania nie możemy uciekać. No bo boję się, że samo hasło, prawda, naszej debaty, wspólnie szukajmy Mesjasza, ona oczywiście brzmi atrakcyjnie, prawda? Natomiast... Teraz chcesz powiedzieć, że tak się, naprawdę... Boję się, żeby ono nie ograniczyło się do tego trochę, o czym też powiedzieliśmy na początku, że mesjanizm to będzie tylko pewna taka narracja społeczna i historyczna. I tutaj tę narrację widzimy, prawda, w różnych krajach. No jest mesjanizm rosyjski, bardzo silny. Jest mesjanizm też serbski, z tą rolą Kosowa, na przykład jako takiej ambasady Królestwa Bożego na ziemi, one też w jakiś sposób nawiązują, czy ten mesjanizm XIX-wieczny Mickiewicza, czy naszych wielkich romantyków, które w mocny sposób też nawiązują do tego starotestamentalnego archetypu wygnania narodu pozbawionego ziemi i oczekiwania na Mesjasza, który przywróci potęgę tego królestwa, no, przywróci ten wygnany naród do własnej ojczyzny. Prawda? Często się mówi o tym, że ten mesjanizm żydowski od chrześcijańskiego różni się tym, że żydowski jest tym mesjanizmem w sferze publicznej. Czyli nie czekamy na Boga, który odmieni nasze dusze, który przemieni nasze sumienia,
tylko czekamy na króla, który zniszczy naszych przeciwników, prawda? Często, na przykład Gershon Scholem tak często to podkreślał. Z drugiej strony też chrześcijanie mogą mieć taką tendencję, żeby mówić, że nasz mesjanizm jest czymś wewnętrznym, że tak naprawdę to, co my robimy, to jest naśladowanie Mesjasza, to jest ten mesjanizm we właściwym tego słowa znaczeniu, bo odpowiadamy na to pytanie, kim jest Mesjasz, synem Boga żywego, a to oznacza, że musimy zmienić całe swoje życie, musimy nieustannie siebie nawracać. Nie tylko zmienić, ale bym powiedział nawet często zakwestionować. Zakwestionować, tak. No, musi powstać nowy człowiek na miejsce starego człowieka, ale jeśli mamy ze sobą się porozumieć, to według mnie musimy wyjść poza taką dychotomię, że to jest mesjanizm żydowski, to jest mesjanizm chrześcijański i spojrzeć na nie jako jakąś taką, taki wspólny syndrom. I tak w polemice z Scholemem tak robił Jakob Taubes, który mówił o tym, że w momencie, kiedy się nie pojawia Mesjasz, który jest królem, który zniszczy naszych przeciwników i odbuduje nasze państwo, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, że być może to był fałszywy Mesjasz. I tak chrześcijaństwo mówi, że Chrystus nie jest kimś, kto przychodzi na świat, żeby pognębić naszych wrogów. Nie wiem, czy widziałeś, że ponoć Tarantino miał zrobić ten film o Chrystusie, który powraca, Jesus Uncrossed. Tak, dokładnie. Tak się to nazywało, prawda? Już to nie jest ten Chrystus, który powraca z ganem w ręku i dokładnie zabija Rzymian, tylko to jest Chrystus, który przegrywa, ale przez tą swoją porażkę w sferze ziemskim publicznej. Ziemskim przegrywa, ale przez tą przegraną, w cudzysłowie, tak, uwalnia nas od grzechu i stwarza zupełnie nowy świat. I mi się wydaje, że tutaj wskazałeś na też ważną rzecz. Zarówno mesjanizm żydowski, jak i mesjanizm chrześcijański. Bo bym tutaj był przeciwny popadaniu w taką pewną skrajność i mówieniu, że na przykład tylko mesjanizm, że ten syndrom dotyczy tylko i wyłącznie mesjanizmu żydowskiego, a mesjanizm nasz, chrześcijański czy polski jest zupełnie inny. Nie, obydwa, wydaje mi się, mesjanizmy stają przed bardzo cały czas stawały przed tym bardzo poważnym zagrożeniem, takim syndromem katechona, prawda? Że jednak ten przychodzący Mesjasz, o czym sam dobrze powiedziałeś, przyjdzie, zniszczy naszych przeciwników. Tutaj w przypadku Izraela to było te słynne zdania, myśmy się spodziewali, że on przychodząc odbuduje Królestwo Izraela. W polskim mesjanizmie, czy w mesjanizmie chrześcijańskim też często, być może mamy takie fałszywe oczekiwania, że przyjdzie ponownie Jezus Chrystus, który ustanowi konserwatywny ideał po prostu człowieka, konserwatywne państwo, nowe państwo, prawda? I pogoni gender. I pogoni gender, prawda? Więc to jest rzeczywiście taka prawda. Tutaj powinniśmy stwierdzić, że rzeczywiście stoimy w obydwu tych mesjanizmach. Stoimy z jednej strony przed właśnie syndromem tego, żeby nie ograniczać go do takiego mesjanizmu katechonicznego, a z drugiej strony jednak otworzyć się na tą rzeczywistość, którą ten, można powiedzieć, prawdziwy, prawowierny Mesjasz przyniesie. No i tutaj oczywiście znowu zaczną się, jak to mówi popularnie młodzież, schody, no bo nie mamy jasnej koncepcji. My nawet w chrześcijaństwie nie mamy jasnej, zresztą my, notabene bardzo ciekawie też powiedziałeś na początku, że o mesjanizmie dużo mówią socjologowie dzisiaj, filozofowie, a wydaje mi się, że mało mówią duchowni i biskupi. No to może jest też... Teologowie rzeczywiście. Ale tutaj też niewątpliwie, no nie uciekniemy od tego pytania, prawda? I tutaj też jest pewnie problem, tak jak mi się wydaje przynajmniej, nie wiem, czy tu się zgodzisz, no może chyba my obydwaj aż tak mocno nie jesteśmy zaangażowani bezpośrednio w dialog polsko-żydowski, ale mi się wydaje, że te takie mocne nurty mesjanistyczne we współczesnym judaizmie, które jakoś funkcjonują, ja pamiętam w latach 90. jeszcze Stara Fronda, za czasów Smoczyńskiego i Górnego. Masz tutaj jednego z tych... Tak, to jest zresztą bardzo ciekawa postać, słynny rabin Yitzhak Kerusz z Jerozolimy. No, a czekaj, czy będzie widać gdzieś? Nie wiem, czy to będzie widać, ale tak, bo to... Yitzhak Kerusz albo Yitzhak Kaduri nazywany w innym tym. To zresztą bardzo ciekawa postać. Według różnych szacunków on żył około 108 do 118 lat. Podobno znał na pamięć Pismo Święte, znał na pamięć Torę. I tuż przed swoją śmiercią on ogłosił, że po śmierci... zapieczętował przed śmiercią taką kopertę i tuż po jego śmierci ma ona być otworzona i tam będzie wskazane imię Mesjasza, który wkrótce przyjdzie. No i oczywiście to było w 2006 roku, zresztą to była taka ciekawa sytuacja, że to się zbiegło z tą chorobą, wylewem premiera Ariela Sharona, który w tym samym czasie dostał wylewu i do tej pory on się znajduje w tym takim stanie terminalnym, ale to zupełnie się tak ciekawie zbiegło czasowo i na to się nałożyła właśnie też śmierć właśnie tego rabina i odpieczętowano tą kopertę w obecności jego rodziny i tam się znalazło, oczywiście zapisane akronimami za pomocą całego długiego zdania, ale pierwsze litery tworzyły słowo Jehoszua, czyli Jezus. No i oczywiście nastąpiła bardzo duża konsternacja. Też nie do końca wiadomo do tej pory i różni ksiądz Skrzypczak nawet w swojej słynnej takiej dobrej książce pomiędzy katechonem a antychrystem
pomiędzy Chrystusem a Antychrystem, zwrócił uwagę na to, że no sami Żydzi i sami uczniowie tego rabina nie byli pewni, czy mu rzeczywiście chodzi o tego Mesjasza, można powiedzieć naszego chrześcijańskiego Syna Bożego, Syna Maryi, i którym go przybranym ojciec był, ojcem był cieśla z Nazaretu, czy może chodzi o jakiegoś nowego Mesjasza. Ale to pokazuje, że rzeczywiście, tu jest wielka trudność, jest... Ilu, często ile wspólnot żydowskich, tyle też koncepcji tych Mesjaszów, prawda? Ale wiesz, to niezależnie, to jest, niezależnie od tego, kim będzie Mesjasz, kiedy przyjdzie, jak on będzie wyglądał, jak to będzie wszystko wyglądało, to na pewno możemy powiedzieć, że Polska jest krajem mesjanistów. Być może nie zostaliśmy wybrani przez Mesjasza, chociaż mam taką nadzieję, że zostaliśmy, ale na pewno zostaliśmy wybrani przez mesjanistów. I dla mnie jednym z najważniejszych był właśnie Jan Paweł II. To był taki człowiek, który potrafił łączyć mesjanizm w sferze indywidualnej, nieustanne nawrócenie, z odnowieniem sfery publicznej i tak naprawdę z przekształceniem sfery politycznej. To, co zrobił w roku 79, to był taki dla mnie mesjański gest wzywania Boga do odnowienia oblicza ziemi. No i właśnie w takim duchu poszukiwania współczesnych mesjanistów, tam, gdzie oni będą się ze sobą różnili, tam, gdzie będą do siebie podobni, będziemy naszą debatę prowadzić 13 stycznia. Tak, chcieliśmy bardzo serdecznie zaprosić. Posłużę się tu taką ściągawką. Panelistami będą siedzący tu obok mnie szanowny dr Michał Łuczewski, a także też znany biblista, bardzo też specjalista od Starego Testamentu, od historii Żydów, ksiądz profesor dr habilitowany Mirosław Wróbel z KUL-u, dr habilitowany Jan Grossfeld z UKSW, też znana tutaj w Warszawie i też w kręgach dialogu chrześcijańsko-żydowskiego postać, i profesor dr habilitowany Jan Doktor z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Będą głównymi panelistami. Debatę poprowadzi Dawid Wilstein z Frondy i z Gazety Polskiej, więc serdecznie zapraszamy. Na te i na inne pytania będziemy się zapewne starali odpowiedzieć, chociaż jak sami widzimy, to jest temat rzeka i zapewne nawet półtorej godziny na rozmowę. Nie rozstrzygniemy, Nie rozstrzygniemy wszystkiego. Natomiast jeszcze, gdybym mógł, to rzeczywiście chciałbym nawiązać do tego ważnego, co powiedziałeś, w ważnej sprawie, co powiedziałeś, tego ważnego profetycznego gestu Jana Pawła II. Właśnie każdy mesjanista ma to do siebie, każdy jakiś podążający drogą Mesjasza i sam Mesjasz. No, cała jego aktywność, prawda, sprowadza się najczęściej do tego, że rozpoczyna swoją działalność jakimiś profetycznymi gestami. Czy to są cudy, jak były w Biblii, prawda, w Ewangeliach, w działalności Jezusa, czy też działalność świętego Jana Chrzciciela, jego chrzest, też taki wielki profetyczny gest z wezwaniem do nawrócenia. I takim samym wielkim profetycznym gestem było to przywołanie Ducha Świętego na ówczesnym Placu Zwycięstwa w Warszawie w 79 roku. Więc tutaj Jan Paweł II doskonale się w to wpisuje. A jeszcze jest takie tutaj pytanie, które też trochę, wydaje mi się, zadałeś, ciekawe. Tak naprawdę my jesteśmy oczywiście narodem mesjanistów, ale wydaje mi się, że tak naprawdę w tej optyce Nowego Testamentu, tego mesjanizmu nowotestamentowego, to tak naprawdę mesjanistami powinniśmy być wszyscy, bo wszyscy tak naprawdę odkupieni przez Chrystusa jesteśmy tym nowym Izraelem. Ten nowy Izrael nie oznacza jakiegoś tworzenia takiego amalgamatu narodów, nie oznacza zanikania dawnych kultur, tylko tworzy nową jakby wspólnotę, nie niwelując tożsamości każdego z nas, nową wspólnotę tych, którzy oczekują na te powtórne przyjście Mesjasza i na wypełnienie się Księgi Dziejów. To był suplement dla najbardziej wytrwałych. Bardzo Państwu dziękujemy jeszcze raz.